Gdzie my jesteśmy? Lili, otwieraj jako pierwsza. Wow, to ogromny, soczysty arbuz. Też sprawdź. Ja też mam arbuza. Czas na jedzenie, zobacz co mam. Przerażasz mnie, Lili. Chyba wszystko idealnie pokroiłam. Wspaniale. Wow. Spróbujmy. Ale apetycznie zjadasz tego arbuza. Nie mogę się oderwać. Jest taki pyszny. Rewelacja. Je tak, jakby nigdy arbuza nie widziała. Lili, zaraz pękniesz. Nadszedł czas na ostrzał z pestek. Wow. Patrz, twój arbuz nie jest taki zwykły, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Świetnie, mam najlepszego arbuza na świecie. Jak dużo fajnych smakołyków. Chcę zjeść je wszystkie. Daj mi spróbować. Chyba śnisz, nie dostaniesz niczego, to mój arbuz. O nie, odleciał. Wylądował prosto na mojej głowie. Teraz mam fajny arbuzowy kask, nieźle. Daj mi kawałek. Dzięki. Otwieraj. Co? To jest dynamit. O Boże, nie. Dlaczego rzuciłaś nim we mnie? Zabieraj to z powrotem. Co robić? Jak pysznie pachnie. Jest czekoladowy. Super. Ekstra, masz szczęście. Jak apetycznie ona go je. Chcę zjeść wszystko do ostatniego okruszka. Okej, skoro Vita ma czekoladowy dynamit, to ja mam prawdziwy! O nie, Lili ma najprawdziwszy dynamit! Dobra, uspokój się, mam pomysł. Ostrożnie, przetnijmy jeden przewód. Udało się? Nie, licznik działa! A, mamy przechlapane! Dobra, przykryjmy dynamit kloszem. Gotowe. I schowajmy go pod stołem. Uff, chyba już po wszystkim. O nie! Ja lecę! Jestem cała w piórach! A teraz spadam! Vita, wyglądasz jak oskubana kura. No, rzeczywiście wyglądam dosyć śmiesznie. Jak myślisz, co nas czeka tym razem? Co to za zapach? O nie, tylko nie to! Weź papier i pozbądź się tej kupy, Lili. Zaraz zwymiotuję. O, już jej nie ma. To obrzydliwe! Ale masz minę. Zobaczmy, co ja mam. To też jest kupa? Powącham bliżej. Ładnie pachnie. Skosztujmy papieru. Smakuje tak dobrze. Szkoda, że nie mogę zjeść nawet kawałka. Vita, mogę dostać trochę, proszę. Nie ma mowy, możesz pomarzyć. Okej, chyba wiem, jak dać ci nauczkę. Jest takie dobre. Ej, Vita! O nie! To okropne, mumia! To było prostsze niż myślałam. Teraz smakołyki są moje. No to zaczynamy. Co to jest? Dziwne. Jest tylko jeden sposób, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. No to otwieramy. Termometr? To ciekawe. Jest prawdziwy, co oznacza, że Vita ma... Tak, mam czekoladowe smakołyki. To jest takie dobre. O, jadalne plasterki. Super. Kurczę, a co ja zrobię z tym termometrem? Wow. Jest takie pyszne. Nie mogę się zatrzymać, dopóki nie zjem wszystkiego. Dlaczego Vita ma takie szczęście? O, to jest jeszcze smaczniejsze. Prawie wszystko już zjadła. Super. Mam jeszcze cukierki. Kolorowe M&M'sy. Jakieś pudełko.
też jest dobre. Jak ona apetycznie to zjada, nie mogę oderwać oczu. Ma zamiar zjeść całe pudełko? I to było takie dobre. Ojej, co to jest? Co jest z moją skórą? Rozumiem, teraz przyda się moja apteczka. Zmierzmy ci temperaturę. Trzeba cię też osłuchać. Okej, chyba mamy diagnozę. I ja mam lekarstwo. No to do dzieła. Połykaj to, Vita. A teraz będziemy potrzebować naszego specjalnego kremu. Właśnie tak. I do gry wchodzą plasterki. Gotowe. Thank you. Oh yeah! Ekstra, dziękuję, Lili. Proszę. No nareszcie, zaczynamy. Wspaniale, jakie apetyczne sushi. No to zaczynam. Biorę pałeczki i zanurzam sushi w sosie. I prosto do ust. Jakie to pyszne. Hej, Lili, patrz. Zobacz, co potrafię. Wow, nieźle. Dobra, zabieram się za moje sushi. O, to jest takie dobre. Pałeczki też są jadalne, ekstra. To jest po prostu niesamowite. Wow. Zanurzam moje sushi w czekoladzie i smacznego. Nie mogę na to patrzeć. Dodajmy więcej czekolady. Pyszności. O, ja też mam wasabi. Prawie o nim zapomniałam. Całkiem nieźle. Ojej, zrobiło się gorąco. Bardzo gorąco. Vita, jesteś cała czerwona. Teraz ja chcę być pierwsza. Wow, jakie apetyczne skrzydełka. Mają po prostu boski aromat. Smakują również rewelacyjnie. Z jakim apetytem ona to je. A ja mam... czekoladowe skrzydełka. O tak. Lili jak zwykle. No i dobra. Jakie to pyszne. Hej, Vita, uważaj, gdzie rzucasz. Auć, to naprawdę boli. Nadszedł czas na wielką bitwę. No to trzymaj się, bo atakuję. Chcesz się bić? A masz. Oberwiesz. Auć, to boli. Masz za swoje, nie poddam się tak łatwo. Dostaniesz nauczkę. Właśnie tak. Nie wygrasz ze mną. Nie wywiniesz mi się, Lili, poddaj się. O, twój kurczak też jest pyszny. Właśnie, ja mam jadalny kubełek. O tak, to jest takie dobre. Ale fajnie, zgadzam się. Chcę pierwsza sprawdzić, co dostałam. Wow, co za pyszności. Jak dużo żelkowych robaków. A co u mnie? To straszne. Musiało dojść do pomyłki. Nie będę jadła żywych robaków. Ja swoje zjem z przyjemnością. Pyszności. No oczywiście, ty masz cały talerz pysznych żelkowych robaczków, a ja mam żywe, ruchome. Są tak obrzydliwe, że nawet palcem ich nie dotknę. Palcem? No to ci pomogę. A, co ty zrobiłaś? Co za ohyda? Daj spokój, dlaczego od razu krzyczysz? Tchórz. W dodatku jeszcze mnie przyzywasz? Pokażę ci, kto tu jest tchórzem. Auć, dlaczego podrzucasz mi te robale? Sama je jedz. Myślisz, że ja tak nie potrafię? Potrafię. Masz.
Będę bardzo szczęśliwa, jeśli będziesz do mnie strzelać takimi smacznymi robaczkami. Dzięki za żelki. Ekstra, są naprawdę dobre. Dawaj jeszcze. O nie, zupełnie zapomniałam, że to moje żelkowe robaki. Teraz został mi już tylko jeden. Jaka szkoda. Ale patrzenie, jak Mila zjada prawdziwe, na pewno poprawi mi humor. Może nie muszę, bo zwymiotuję. Daj spokój, przestań narzekać. Fu, nie, to mnie przerasta. Żadnych robaków. Jak to żadnych? I tak zmuszę cię, żebyś je wszystkie zjadła. No to zaczynaj. Mila, spójrz, co tam jest. Gdzie? Aj, dlaczego mi to robisz? Przestań! To było po prostu obrzydliwe. Następnym razem szybciej zjesz to, co masz do zjedzenia. Sprawdźmy, kto zacznie. Ja wygrałam. To straszne. Dlaczego znowu dostałam coś obrzydliwego? Chociaż wydaje mi się, że te karaluchy są martwe. Tak. One nie są prawdziwe. Ulżyło mi. Kurczę, to co ja mam? O nie, to żywy karaluch. Nie będę tego tolerowała. Gdzie jest mój młotek? Karaluchu, będę musiała cię wyeliminować. No chodź tu. A masz. I jeszcze. Co ty robisz? Karalucha już nie ma, zmiażdżyłaś go. Tak? Najwyraźniej był pod moim talerzem. Szkoda, że musiałam go tak okrutnie potraktować. Ale teraz ja mogę zjeść szybko moje karaluszki. Są o wiele smaczniejsze. Tak, są zdecydowanie smaczniejsze niż ten, którego dostałam. Mogłabyś się podzielić ze swoją przyjaciółką. Nie, sama dam radę je zjeść. O nie, to ten potwór! O, to straszne! Chciałaś, żebym się podzieliła. Tak też zrobiłam. Ciekawe, co nas czeka w tej rundzie? Kaktus? Wygląda bardzo dziwnie. Chyba nie jest prawdziwy, ponieważ jego igły wcale nie są kłujące. Tak, to żelki! Czyżbym znowu miała pecha? No chyba sobie żartujecie. Nie będę jadła prawdziwego kaktusa. To takie obrzydliwe. Zgadzam się. A wiesz, co nie jest obrzydliwe? Żelki, które ja właśnie dostałam. Kurczę, ja też chcę żelkowego kaktusa. Żelkowy kaktus może rosnąć tylko w żelkowej ziemi. Ziemia? Podziel się ze mną przynajmniej garstką. Jeszcze czego? Zabieraj ręce. W żelkowej ziemi jest też żelkowy robaczek. To jest takie dobre. Nie mogę się oderwać od tak pysznych żelków. Pyszności. Mila, masz taką zabawną minę. Pośmieję się z twojej, gdy zjesz swojego kaktusa. Już czas? Najpierw muszę pozbyć się wszystkich igieł, aby nie zamienić się wieża. Ej, dlaczego ty przycinasz kaktusa, a ja muszę cierpieć? Przestań! Mam igły na całej twarzy. Sorry, nie zrobiłam tego specjalnie. Nie? No to zaraz pokażę ci twoje niespecjalnie. Otwórz buzię. Za chwilę zjesz pysznego kaktusa. Co ty robisz? Nie chcę! Fu! I jak? Smakuje? Fu, to jak jedzenie trawy.
Julie, możesz pierwsza sprawdzić, co masz. Co? Kupa? Tego już za wiele. Chociaż nie wydaje mi się, żeby śmierdziała. I całkiem dobrze smakuje, bo to jest po prostu żelek. Jeśli ty masz żelka, więc ja mam... Nie! Fu! To okropne! Tak, to troszkę dużo kupy, ale znasz zasady. Cieszę się, że mogę teraz zrobić to, co do mnie należy. To najsmaczniejsza kupa, jaką kiedykolwiek jadłam. Mila, lepiej, żebyś i ty szybko uporała się ze swoją. Ale jak? Nie będę tego jadła. Chociaż, szczerze mówiąc, dla mnie nie pachnie wcale źle. To jest takie dobre! Co? Jak to dobre? Bardzo dobre! Nigdy nie próbowałam czegoś fajniejszego. Ta czekolada! Julie, może chcesz spróbować? Palce lizać. Nie mam mowy, zaraz zwymiotuję. Fu, nie mogę na to patrzeć. No to na razie, czyli zjem nie tylko moją czekoladę, ale też twojego żelka. Ekstra! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale myślę, że będzie fajnie. Chcę otworzyć klosz jako pierwsza. Bomba? Koniec z nami! Czekaj, ta bomba dziwnie pachnie. Jakoś zbyt smacznie. Myślę, że jest jadalna. Wow, nigdy nie sądziłam, że uda mi się skosztować tak dobrej bomby. To wygląda naprawdę apetycznie. Takimi smakołykami trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Co? Nie rozumiem. Kto powiedział, że można wziąć kawałek? Sama zjem tę niewiarygodnie pyszną bombę. Pozostał tylko zegar. Jego też zjem. O, to było niesamowite. Ups, chyba jeden kabelek jest niejadalny. To straszne, Lily. Jeśli ja miałam jadalną bombę, to co jest pod twoją pokrywką? Tu jest prawdziwa bomba! Za chwilę eksplodujemy! Czekaj, co to za dźwięk? Chyba ktoś potrzebuje mojej pomocy. Super Vita jest w drodze. Dziewczyny, już tu jestem. Nie martwcie się, z łatwością rozbroję waszą bombę. Ale najpierw muszę was zabezpieczyć. Dzięki tym taśmom każdy będzie wiedział, że przebywanie w pobliżu jest niebezpieczne. Najwyższy czas zdezaktywować tę bombę. Nic prostszego, zaraz ją zlikwiduję. Kurczę, coś mi nie idzie. Co to ma być? Ups, co za wstyd. Dziewczyny, nie mówcie nikomu. Odleciała? Co teraz zrobimy? Spokojnie. Może użyjemy popytu. Nie. Albo tego śmiesznego kurczaka. Nie, no przecież zaraz wybuchniemy. Stop! Posiekanie bomby to też zły pomysł. Wiem, co robić. Trzeba przeciąć drucik tymi szczypcami. Pozostaje tylko ustalić, który konkretnie. Mam nadzieję, że czerwony. Udało się! Jesteśmy uratowane. Hurra! O nie! Pomocy! Wow! Nie zdawałam sobie sprawy, że bomba jest czekoladowa! Wspaniale! To najsmaczniejsza eksplozja w moim życiu! Sprawdźmy, kto zje najwięcej cukierków! Niepotrzebnie się bałyśmy! Okej. Ojej! Tu jest prawdziwy, profesjonalny aparat! Emma, zrobisz mi zdjęcie? Okej. No niezła z ciebie modelka! O, Lily, spójrz, jaka jesteś ładna! Ja też chcę fajne fotki, zrobisz mi? Okej. Czekaj, tylko założę te okulary. Yo. Wyglądasz jak raper. Co? Daj zobaczyć. To straszne. Ty po prostu nie umiesz robić zdjęć. Zabieraj swój głupi aparat. Przecież to jest dobre zdjęcie, o co ci chodzi? Takie zabawne. Wow. To zresztą potrzebuje twoich zdjęć, skoro aparat jest czekoladowy.
Chyba może też robić zdjęcia. Ojej! Wow! Zamieniłaś okulary w czekoladowe! Mmm, yummy! Ale pyszne! Ja też chcę trochę więcej czekoladowych smakołyków! Wiem! Mam przecież trampki! Co to za smród? Te trampki już dawno powinny zostać wyrzucone! Po co je wyrzucać? Spójrz, teraz mogę je zjeść! To niesamowite! Ale pyszne! Zostawiłaś kawałek specjalnie dla mnie? Dziękuję! Jeszcze czego? Nawet o tym nie myśl! Emma, a może chcesz się zamienić? Dam ci mój aparat, a ty dasz mi swój. Nie ma mowy. Tak? W takim razie po prostu go sobie wezmę. Oddaj go! To mój aparat. Zabieraj ręce. Ojej! Co ja zrobiłam? Lili jest teraz w całości z czekolady. To okropne! Złamałam jej rękę. Chociaż? Czemu to ma być okropne? To czekoladowa ręka. To znaczy, że jest pyszna. Rewelacja. Sprawdźmy, co mamy. O ja! Dostałam zupełnie nowego iPhone'a. Ja też. Ale mamy szczęście. Dziwne. Nie możemy mieć dwóch identycznych iPhone'ów. Daj spokój, ciesz się chwilą. Chociaż mój iPhone coś dziwnie pachnie. Wiem, to czekolada. Jakie to jest pyszne. Więc mój iPhone jest prawdziwy. Hurra! Będę mogła robić najfajniejsze selfie w historii. Selfie z przyjaciółką. Nie psuj mi zdjęć. Ale jesteś wredna. Mam świetny pomysł, jak dać ci nauczkę. To potwór! Pomocy! O nie! Co ty zrobiłaś? Ja? Sama go upuściłaś. Teraz jest popękany. Co mam zrobić? Wiem. Zamienię go na czekoladowego iPhone'a Lili. Lili, może ja dam ci mojego iPhone'a, a ty dasz mi swojego. Pewnie. Ej, nie powiedziałaś mi, że twój iPhone jest rozbity. Anuluję tę umowę. Chcę moją czekoladę z powrotem. Kurczę, prawie nic nie zostało. Może ta czekoladowa ładowarka uratuje sytuację. Spróbuję. Wow. Teraz znów mam całego czekoladowego iPhone'a. I ponownie mogę cieszyć się tym nierealnym smakiem. Ojej, może moja ładowarka też naprawi ekran w iPhone'ie. Ojej! Niestety nie udało się. Powinnaś zobaczyć swoje włosy. 3, 2, 1. Otwieramy. Puszka coli. Hurra! To mój ulubiony napój. Chcę go wypić jako pierwsza. Zrobię więcej bąbelków. Jakie to dziwne. Co to? Czekolada? Yummy! Tak, to ciasto w kształcie puszki coli. Jest takie dobre. To niewiarygodne. Wygląda jak prawdziwa puszka. Wow, teraz moja kolej na jedzenie. Życz mi smacznego. Ojej! Mój ząb! Wypadł! I teraz mam dziurę! Biedna Britney! Jak to boli! Na pewno nie będę tego piła. No to ja to wypiję. Moje ulubione bąbelki. Jakie pyszne. Teraz mogę cieszyć się ciastem i popijać je kolą. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Pierwsza otwieram. Wow, zupełnie nowy aparat. Świetnie, teraz mogę robić zdjęcia. Eni, potrzebuję fajnej fotki na profilowe. Uśmiechnij się, Britney. Zaraz wleci ptaszek. Wystarczy. Lepiej otwórz swoją pokrywkę. Chętnie. Co ja mam na talerzu? To też aparat fotograficzny, tylko jakiś taki niezwykły. Nie widziałam takiego. Spróbuję zrobić zdjęcie. Wow, jaki flash. Ojej, co ty zrobiłaś z moim aparatem? Pachnie jak czekolada. Teraz jest jadalny. Zaraz wezmę nóż i ukroję kawałek. Zjedzmy go razem.
Spójrz tylko! To tęczowy tort! Jaki ma piękny, kolorowy biszkopt! A w środku ma bananowy krem! O tak! Ja bym też z chęcią spróbowała! O, Britney! Ten nóż przecież nie będzie nam już potrzebny! Wow, udało mi się! Czegoś takiego jeszcze nie widziałam! To czekoladowa magia! Jakie pyszne! I takie chrupiące! Chcę jeszcze! Gdzie jest mój aparat? Britney, oddaj mi go! Nie ma mowy! Nie żartuję, siostrzyczko, bo będziesz miała kłopoty! Nie dotykaj mnie! Co się dzieje? Britney! Chyba twoja ręka jest teraz jadalna! Mam rację! Britney! Chcesz spróbować? Pewnie! Rzeczywiście jest pyszna! Też mi się podoba! Ciekawe, co jest w środku. Otwórzmy razem. Czy to mikrofon? Fajnie, zawsze chciałam być piosenkarką. Mogę prosić wszystkich o uwagę? Przygotuj się, Britney, zbliża się show. Już myślałam, że zasnęłaś. Jej, moje biedne uszy! Annie, przestań! Okej, i czas na finał! O nie! Tak bardzo cię kocham, moja droga! Co tu się dzieje? I żyli długo i szczęśliwie! Co za okropny dźwięk! Annie, przestań! Wiem, jak ją uciszyć! Proszę, zjedz to! Czy to nowa piosenka? Bardziej mi się podoba! Sprawdzamy? Chcę otworzyć twój, a ja twój. Papier toaletowy. Ciekawe, gdzie jest ten jadalny. Muszę spróbować. Fu, nie, ten jest prawdziwy. Co za ohyda. Ale mój papier też nie wygląda na jadalny. Co robić? Nie mam pojęcia. Ale jadalny na pewno trafił do ciebie. I mam pomysł. Zwiążę cię i zabiorę ciasto. Kurczę, ile papieru muszę na ciebie zużyć. Teraz na pewno się nie wydostaniesz. No i w końcu mogę zjeść ten smakołek. Ojej, jaki piękny tort, ile warstw. Waniliowy krem, bardzo smaczny. Dlaczego owinęłaś mnie papierem, Britney? Ojej, prawie się wyplątała. Co robić? Wiem. Zrobię jej żarcik, żeby ugryzła prawdziwą rolkę. Co za świetny pomysł, to będzie niezły prank. Jestem wolna! No i czemu się tak złościsz? Zajmę się tobą później, ale najpierw moje ciasto. Co to jest? Gdzie jest mój tort? Fu! Wiem, Britney, że to twoja sprawka. Otwieramy. To kawałek zgniłego pleśniowego sera. Co za obrzydliwość, nie zjem tego. Musisz, takie są zasady. Pachnie jakoś dziwnie. Spróbuję kawałek. Jaki to ma smak? Po prostu cudowny. To znaczy obrzydliwy. Tak? Czyli to mnie czeka coś pysznego. Już nie mogę się doczekać, kiedy to zjem. Biedna Britney. Męczy się nad tym swoim kawałkiem. I jeszcze jak? Zapach jest jakiś dziwny, ale wezmę sporego gryza. O nie, to prawdziwy ser pleśniowy. Znowu mnie oszukałaś. Trzymaj. Jak, smakuje ci? Masz za karę. No i co tam jest? Annie, spójrz. Czy to kaktus? Kurczę. Ale jestem pewna, że dostałam tego jadalnego. Annie, co ty robisz? Ojej. Kurczę, pomyliłam się. Trzymaj się. Czyli to znaczy, że ja mam jadalnego kaktusa. Spróbuję igiełki. Ojej, jakie pyszne! Są z czekolady! Teraz mogę zjeść samego kaktusa. Jest taki pyszny. Kurczę, podziel się ze mną. Nie ma mowy. No to muszę coś wymyślić. Wiem! Zaraz obetnę wszystkie igły, a potem zjem tego kaktusa. Szybko i łatwo można to zrobić za pomocą piły. Ostrożnie, Annie! Wszystkie igły spadają na mnie.
Wbiły się w moją skórę. Przepraszam, ale teraz mogę spróbować mojego kaktusa. No to zaczynam. Fuu, jest ohydny. Nie mam zamiaru tego powtarzać. Dobrze ci tak. Siostrzyczko, zróbmy to razem. Co to jest? Kurze jajko? Fuj, nie lubię jajek. Ty jedz pierwsza. Co? Nie, ty pierwsza. No dobra, będę musiała spróbować. O, to ciasto. Jest takie dobre. A w środku takie ładne. Jest pyszne. Tylko nie to. Nienawidzę surowych jajek. Ble. Ej, co ty robisz? Przepraszam, nie chciała.